Zdarza Wam się czasami robić takie podsumowanie swoich ostatnich miesięcy, tygodni czy dni? Dla mnie to jest taki okres i do tego chciałbym Was dzisiaj zaprosić, żebyśmy zrobili to wspólnie. Ale zanim to zrobimy, bardzo Was proszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał i wcisnęli dzwoneczek, żebyście mogli być informowani na bieżąco o wszystkich moich filmach. I już teraz poproszę Was, żebyście dali łapkę w górę. Każda Wasza łapka w górę oznacza, że ten materiał trafi do szerszego grona odbiorców. A ja wierzę w Waszą życzliwość, wierzę, że chcecie, żeby więcej osób mogło doświadczyć tego, czego Wy doświadczacie. A więc dzisiaj zastanówmy się nad tymi ostatnimi miesiącami. Myślę, że dla wielu z nas to był naprawdę trudny okres. Okres pełen wyzwań. Od kilku ostatnich lat musimy borykać się z pandemią i wszystkim tym, co z tą pandemią się łączy, jak chociażby gorszy stan zdrowia. To jest takie bardzo oczywiste, ale są też takie mniej oczywiste kwestie, jak chociażby to, że jesteśmy wszyscy tą pandemią strasznie zmęczeni. Nawet wśród tych osób, które twierdzą, że nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnego wirusa, wszystko jest okej, to jest w ogóle jedna wielka ściema. Nawet te osoby czują wielką presję, czują pewne ograniczenia. Wszyscy z nas odczuwamy jakieś trudności związane z tą pandemią. I to już trwa od bardzo dawna. Wielu z nas jest po prostu wyczerpanych. Dodatkowo dochodzi sytuacja ekonomiczna w kraju, która naprawdę jest tak trudna, jak nie była od dawna. Zakładam, że większość z nas, z Was, którzy to oglądają, pewnie nie pamiętacie nawet tego okresu, kiedy inflacja była równie wysoka co teraz. Co to dla nas oznacza? No cóż, jeżeli na przykład w tym roku mieliście szczęście i dostaliście 10% podwyżkę, to pewnie pomyśleliście sobie, hej, fajnie, mam 10% więcej pensji niż w zeszłym roku. Nominalnie to prawda, ale wartość nabywcza tych pieniędzy jest znacznie mniejsza. Oficjalna inflacja w Polsce wynosi mniej więcej 20%, ale to jest oficjalna inflacja wyliczana dla całej grupy produktów i usług, z której nie wszyscy korzystamy. Natomiast my, chodząc do sklepu, kupując te rzeczy, co zwykle, najczęściej, my wiemy doskonale, że niektóre z nich podrożały i o 100% i więcej czasami. Co to oznacza? Jeżeli dostaliście 10% podwyżkę, to tak naprawdę, tak czy inaczej, za te pieniądze, które teraz zarabiacie, możecie kupić znacznie mniej, niż mogliście kupić w poprzednim roku i w poprzednich latach. A jak wielu z Was o tym myśli na co dzień? My o tym nie myślimy. To są mechanizmy obronne naszego umysłu. Tak samo jak mechanizmy obronne pozwalają nam funkcjonować w czasach pandemii. Tak samo jak mechanizmy obronne pozwalają nam funkcjonować w czasach wojny, gdzie tuż za naszą granicą spadają bomby. Nie tylko za naszą granicą, bo przecież na terenie Polski też spadły bomby. I to nas obudziło. To nami wstrząsnęło. Na chwilę. Potem znowu włączyły się mechanizmy obronne, które nam mówią, no to był przypadek, wypadek, jedyny taki. To są mechanizmy obronne, które sprawiają, że my możemy funkcjonować w miarę normalnie na co dzień. I to dobrze, że one działają. One są nam potrzebne. No bo wyobraźcie sobie, czy bylibyście w stanie normalnie funkcjonować, nie wiem, wyczyścić sobie toaletę, umyć samochód czy zatankować samochód, czy wykonywać zwyczajne swoje obowiązki służbowe, gdybyście cały czas myśleli o tym, że pandemia z wirusem, gospodarka leży jak nigdy dotąd, inflacja jest tak potężna, że zżera wszystkie pieniądze, które zarabiamy, tuż za granicą Polski jest wojna, na terenie Polski spadają pociski. Nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Więc te mechanizmy obronne, one są potrzebne. Ale one nas coś kosztują. Wiecie co? Wiecie, jak musimy za to zapłacić? Przede wszystkim one zużywają mnóstwo naszej energii. I my na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. No przecież my nie czujemy, że mamy te mechanizmy obronne. Większość osób, które nigdy nie studiowały psychologii, nawet nie wiedzą, że takie mechanizmy obronne funkcjonują w naszych umysłach. We wszystkich naszych umysłach, w moim też. No więc skoro nie wiemy, to może one nie zżywają jednak tej energii. No niestety tak nie jest. One tę energię konsumują
I to nie chodzi o taką energię kaloryczną, tylko chodzi o taką energię umysłową i emocjonalną, może tak to nazwijmy. Co to oznacza? Że jesteśmy zmęczeni. Zwyczajnie po ludzku jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. No bo z jednej strony funkcjonujemy normalnie, ale z drugiej strony mamy coraz mniej siły. Coraz mniej siły na to, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy. Coraz mniej siły na to, żeby cieszyć się swoim życiem, żeby się rozwijać, żeby zadbać o siebie w takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy tego najbardziej. Coraz częściej słyszymy od ekonomistów, że wisi nad nami ryzyko recesji. A co recesja niesie ze sobą? Wzrost bezrobocia. A to już jest dramatyczna sytuacja, bo kiedy tracimy pracę z dnia na dzień, przestają się liczyć takie rzeczy jak inflacja, przestają się liczyć takie rzeczy jak wojna w Ukrainie, czy nawet wirus, nawet pandemia. Bo nasze bezpośrednie potrzeby już wtedy nie są zaspokajane, więc nie myślimy o tych dalszych potrzebach. To jest dramatyczna sytuacja, która może spotkać każdego z nas. No i znowu, pomimo tego, że nawet ci z nas, którzy ekonomią się interesują, którzy interesują się tym, co się dzieje na świecie, nawet jeżeli my wiemy o tym wszystkim, rozumiemy to, co się dzieje, to włączają się nam także mechanizmy obronne w naszym umyśle. Jak to się manifestuje? No zobaczcie, te wszystkie Black Friday Weeks, jakiś absurd językowy, gdzie w sklepach są niby obniżki cen. Mówię niby obniżki cen, bo poświęciłem kilka lat badań na to, żeby zobaczyć, czy te obniżki faktycznie są realne, czy nie są. Więc w globalnym rozrachunku nie są realne. W Polsce, jeżeli pojedziecie do Stanów, to tam rzeczywiście można kupić za grosze różne produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. To, co się dzieje w Polsce, to jest po prostu wielka ściema, gra na naiwności ludzkiej. No ale tak czy inaczej, w tych dniach wielkich obniżek nieistniejących, zobaczcie, jak ciężko jest dostać się do jakiejś galerii handlowej. Chcecie zrobić zwyczajne zakupy, no i nie dostaniecie się tam. Jest po prostu za dużo ludzi. Parking przepełniony. Nikt nie wiedzie. Kolejki w sklepach są. Ludzie wyszarpują sobie produkty. I to w czasach takiego zagrożenia ekonomicznego. W czasach, gdzie na naszych oczach gospodarka krajowa upada, gdzie jest realne ryzyko recesji, gdzie jest realne ryzyko tego, że stracimy pracę. My zamiast skoncentrować się na przygotowaniu się na te przyszłe trudności, wydajemy pieniądze na rzeczy bardzo często takie, które nie są nam niezbędne, które nie są nam w ogóle potrzebne. Konkretnie mam na myśli tutaj mnóstwo nowych ubrań, których wielu z nas nawet nie założy. Często kupujemy te ubrania, one leżą w szafie bardzo długo albo leżą w szafie na zawsze. I to znowu jest mechanizm obronny naszego organizmu. No bo generalnie zobaczcie, zastanawiając się nad tym, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie trwonił kasy na bezsensowne ciuchy, których nie potrzebuje, tak naprawdę wy ich nie potrzebujecie, w sytuacji, kiedy jest ryzyko utraty pracy, w sytuacji, kiedy wiecie, że pieniądze są coraz mniej warte, a będziecie musieli płacić za prąd, za wodę, za ogrzewanie. To wszystko rośnie. Z miesiąca na miesiąc te opłaty są coraz większe. Ale my jednak to robimy, jednak wydajemy te pieniądze. Bo nasze mechanizmy obronne mówią nam, żyj normalnie. Na tyle, na ile to jest możliwe. I te mechanizmy, które rzeczywiście są ważne dla nas i pomocne, które pozwalają nam funkcjonować na co dzień, one też doprowadzają nas w pewnych sytuacjach do błędnych decyzji. Warto być tego świadomym. Ja to widzę też na co dzień w mojej praktyce. Widzę, rozmawiając z ludźmi, którzy korzystają z pomocy psychologicznej. Pytam się, czy ktoś korzystał już wcześniej z pomocy psychologicznej. Bardzo często słyszę nie. Nie słyszę, nie korzystałem. I kiedy pada pytanie, a co spowodowało, że teraz zgłaszasz się po pomoc, to odpowiedź, którą słyszę, brzmi tak. No bo teraz już nie mogę, już nie wytrzymuję, już nie jestem w stanie funkcjonować. Natomiast pierwsze objawy jakichś zaburzeń, jakichś trudności, na przykład emocjonalnych, pojawiły się 2 czy 3 lata wcześniej. Zobaczcie, co się dzieje. Przez te 2 czy 3 lata taka osoba, korzystając z tych mechanizmów obronnych, mówi sobie, nie, ja to jakoś rozchodzę, tak jakby to były zakwasy po siłowni. Minie samo. Mija tydzień, drugi, trzeci, a objawy nie mijają. Mijają lata, my dalej funkcjonujemy, jakoś. I właśnie zgłaszamy się po pomoc dopiero w momencie, kiedy już przestajemy funkcjonować.
kiedy już jest naprawdę ciężko. I ciężko jest wtedy takiego pacjenta też wyciągnąć z tej sytuacji. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do pewnej odporności psychicznej. Odporności psychicznej, którą powinniśmy budować w swojej głowie, w swojej psychice, w tych dobrych czasach, kiedy żyje nam się łatwo, dobrze, lekko. Wtedy najlepiej jest nam przygotować się do tych trudniejszych czasów. Ale zobaczcie, jak niewiele osób z tego korzysta. Zobaczcie, jak niewiele osób to robi. Zupełnie tak, jakbyśmy nie widzieli potencjalnych zagrożeń. I to są właśnie te mechanizmy obronne. Te mechanizmy obronne, które działają na naszą korzyść normalnie, ale czasami mogą nas doprowadzić do podejmowania złych decyzji. No i bardzo jestem ciekaw, gdybyście teraz podsumowali jakiś okres, niech to będzie ostatni rok, jak byście ocenili samych siebie, jak byście ocenili swoje decyzje, które podejmowaliście. Czy były to decyzje bardziej poparte logicznym myśleniem, analizą, czy jednak były to decyzje, na które wpływ miały te mechanizmy obronne, o których mówiłem? I czy te mechanizmy obronne w Waszym przypadku zadziałały tak, jak powinny? Czyli umożliwiając Wam zupełnie normalne, naturalne funkcjonowanie? Czy może doprowadziły Was do jakichś decyzji, które wcale nie są takie korzystne dla Was? Ciekaw też jestem, jak Wy patrzycie na kwestię odporności psychicznej. Czy jest to coś, co chcielibyście budować w sobie? Może już budujecie? Może już pracujecie nad tym z psychologiem? I w ogóle, czy psycholog do tego jest potrzebny? Bo ja też czasami słyszę, a bo ja myślałam, że samej mi się uda. Bardzo często się nie udaje. Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Ja już Wam mówię, do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.